Juju Charles to wbrew pozorom bardzo głęboka gra, która ma w sobie kilka sekretów, o których z całą pewnością większość z was nie miała zielonego pojęcia. W dzisiejszym materiale przyjrzę się kilku takowym sekretom, o których to już wcześniej chciałem opowiedzieć. Także cześć wszystkim, jestem Mondar, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie więcej odcinków z Juju Charlesa na kanale. A mam jeszcze całkiem wiele pomysłów na filmy z tej gry z tyłu głowy, więc takowych filmów może pojawić się znacznie więcej. To mówi się tak, że 1500 kciuków w górę pod tym filmem do północy równa się kolejny materiał z Juju Charlesa na kanale już pojutrze. Także myślę, że całkiem dobry deal. Tymczasem, moi drodzy, jeszcze szybciutko zapraszam was do mojego Instagrama, także TikToka, no wbijcie tam flyzy, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kilka nieznanych sekretów z Juju Charlesa. Swoją drogą, czy w trakcie gry nie interesowali was czasem kultyści? Tak jest, czyli te wszystkie dziwne typki w maskach Charlesa. Jak dla mnie implementacja do gry czegoś takiego to naprawdę świetny pomysł. Nie dość, że jest to bardzo fajne pod względem lore i fabuły tego świata, ale również dodaje całkiem wiele smaczków do gameplayu. Dzięki nim nie musimy się użerać tylko i wyłącznie ze strasznym pająkopociągiem, co jest nice. Ale czy nie interesowało was czasem, jak ci goście wyglądają? Jakie mają twarze, czy cokolwiek? Jeżeli nie, to nie, ale jeżeli tak, to za chwilę pokażę wam, jakie nieprzychylne facjaty skrywają. Całe szczęście, pewien zagraniczny youtuber zdążył już odpowiedzieć na to pytanie, po prostu uwalniając kamerę i wjeżdżając tym ziomką pod maskę. I każdy z nich, co dość rozczarowujące, wygląda dokładnie tak samo, czyli tak. W sumie trochę nie ma się co dziwić, że oni wszyscy wyglądają tak samo, bo wszyscy noszą maski, ale jest chociaż tyle dobrego, że chociaż jakaś tam twarz została wykonana. Bo przecież tam mogło zupełnie nic nie być, przecież nigdy nie widzimy ich twarzy, więc za to akurat propsik. W poprzednim filmie, tym z wyjaśnieniem fabuły Juju Charlesa, wspomniałem, że w grze istnieje jeszcze jeden potwór, a mianowicie podwodny potwór. I tak jest, faktycznie coś takiego istnieje w grze i potwór ten wabi się Barry. Imię to sugerować może, że jest on całkiem przyjazny, fajny, no ale nie do końca, bowiem możecie zabić po prostu momentalnie, instant kill. Nie jest to raczej główne zagrożenie na wyspie, oj absolutnie nie, przecież jest jeszcze Juju Charles. Aczkolwiek, aby poznać Barry'ego, musisz wbić do wody. No, bardzo proste, prawda? Konkretnie na swoiste bagno, które Barry zamieszkuje. A tam, jeżeli będziesz mieć odrobinę szczęścia, zauważysz dziwny ruch w wodzie i nie będzie to zwykła ryba, a będzie to Barry, który momentalnie zaatakuje cię i walnie ci swojego okropnego jumpscare'a. W samej grze nie możemy mu się przyjrzeć w 100%, aczkolwiek jeżeli uwolnimy kamerę i wyłączymy wszelkie filtry w grze, to będziemy mieli szansę przyjrzeć się mu trochę bliżej i zasadniczo gościu wygląda jak jakiś nurek podwodny. Tyle, że no wiecie, ma straszną twarz, straszne zęby i lubi cię gryźć, kiedy jesteś w wodzie. Generalnie git, bardzo fajny smaczek i szkoda, że nie ma takich rzeczy więcej w tej grze. No tak jakby jednak jest trochę więcej ukrytych potworów wodnych. Mianowicie, jeżeli wybierzesz się na najbardziej oddalony na północ punkt wyspy, znajdziesz się na pewnej malutkiej plaży. Ogólnie ładne miejsce, fajne. Nie, wieje tutaj czy coś. W każdym razie istotne jest to, co zobaczysz patrząc na wodę, co się na niej unosi, a będzie to gumowa, żółta kaczka. Tak jest, niestety nie możemy do niej podejść, podpłynąć ani nic z tych rzeczy. Ona sama też nie podpłynie do nas, bo jakby jest zawieszona w miejscu i w zasadzie nigdzie się stamtąd nie rusza. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy to jest taki zwykły easter egg, wiecie, dodanie czegoś do gry, żeby ludzie tacy jak ja mogli o tym gadać. Czy być może jest to nawiązanie do czegoś, nie wiem, w Tomku i Przyjaciele chyba nie było jakiejś żółtej kaczki na wodzie, no chyba, że o czymś nie wiem. Żadnego innego punktu odniesienia także sobie nie mogę teraz wymyślić, więc no kurde nie wiadomo. A być może to po prostu kolejny potwór na wyspie, który stoi sobie tutaj nieruchomo w oczekiwaniu, aż podejdzie do niego niczego nie spodziewająca się ofiara, przykładowo jakiś ziomeczek z wyspy, który zauważy przykaczkę, podpłynie sobie ją zabrać czy coś i wtedy zostanie pożarty przez kaczuszkę na środku morza, znaczy przy brzegu. Swoją drogą, wydaje mi się, że część widzów nie widziała mojego pierwszego filmu na temat Juju Charlesa, gdzie to po prostu informowałem, że powstaje gra o strasznym pająko pociągu. Tam również całkiem wiele mówiłem o tym, że gra jest w zasadzie tworzona przez tylko i wyłącznie jedną osobę, czyli przez Tu Stara. Tak jest, grę od samego początku do samego końca zaprojektował jeden ziomek, czyli Tu Star, który od kiedy gra została zapowiedziana na swoim kanale na YouTube publikował różne materiały na temat jej developingu. Tu na przykład wspomniał o stworzeniu kultu pająko pociągu i tak dalej, albo o dodaniu nowych broni do gry.
Co więcej, przez cały czas developingu od czasu do czasu puszczał sobie jakiegoś streamka z jej projektowania. I na jednym z nich wspomniał, że na cześć każdej osoby, która subskrybowała go właśnie przez czas tworzenia tych streamów, w świecie gry stworzy tak jakby kubki kamieni na cześć każdej z tych osób. I faktycznie w grze znalazło się coś takiego, jest to naprawdę bardzo fajne. I szczerze, giga szacun dla tego jednego gościa, któremu chciałoby się to wszystko liczyć. Może kiedyś podejmę się tego wyzwania, jak będę miał więcej czasu. A tak swoją drogą, skoro już wspomniałem o broniach w tej grze, to istnieje pewna śmiertonośna broń, która nazywa się Bob i ma ona całkiem ciekawe backstory. Jak już bardzo dobrze wiecie, na przestrzeni całej gry mamy szansę poznać wielu bardzo ciekawych NPC-ów, takich, którzy mają jakieś swoje własne problemy życiowe, lub takich, którym po prostu zabrakło ogórków. Z każdym z nich możemy porozmawiać, poznać ich charaktery, ich historię, a jednym z takowych NPC-ów, albo jedną z takowych NPC-ek jest nikt inny jak Gertruda. Wdowa, która straciła swojego męża na polu bitwy. Dokładniej na polu bitwy toczonej między ludźmi, w tym jej mężem, a przerażającym pająkopociągiem. Ciuch, ciuch, ciuch. Gertruda daje nam pewne plany, mianowicie musimy znaleźć jakby dwie lufy, przepraszam, które zostały skradzione przez zbirów Warrena, a następnie na cześć właśnie jej męża bronię nazywamy Bob. Tak jest, on właśnie wziął się Bob i jest to zasadniczo jedna z najmocniejszych, o ile nie ta najmocniejsza broń w całej grze. Bob. Także ten, sekretów jest jeszcze całkiem sporo, ale ja chciałem w zasadzie trochę rozwinąć jeszcze jeden temat, o którym wspomniałem w poprzednim filmie. Mianowicie, jeżeli pamiętacie Slender The Eight Pages, czyli tą grę sprzed 10 lat, która była taka, wiecie, popularna i tam był taki jeden ziomek, który już nie jest popularny. Ta gra była całkiem spoko, miała taką swoją fajną mechanikę, że musiałeś chodzić po lesie, zbierać kartki od mało popularnego obecnie ziomka, a wtedy ziomek stawał się coraz bardziej poddenerwowany i pojawiał się coraz częściej, a to nie mogłeś za bardzo na niego patrzeć, bo gra się skończy. W odniesieniu, czy tam w hołdzie do tej bardzo popularnej gry z tym mało popularnym obecnie gościem, ale kiedyś miał faktycznie swoją sławę, w Choo Choo Charles obecna jest pewna poboczna misja, gdzie to właśnie musimy wybrać się do pobliskiego lasu, a tam naszym zadaniem jest zebranie kilku kartek papieru, dość podobnych do kartek mało popularnego obecnie gościa. Zasadniczo lore tego zadania jest takie, że kobieta, która nam je zleca, zeszłej nocy wybrała się do właśnie tego lasu, żeby zebrać 16 kartek, ale udało się jej zebrać 8, po czym usłyszała jakieś dziwne odgłosy i stamtąd uciekło i teraz my mamy zebrać kolejne 8 kartek. Tak więc bohater wybiera się do lasu, zbiera kartki i na wzór tego mało popularnego gościa w lesie zaczyna pojawiać się pewien inny ziomek, który stara się go na maksa przypominać. I zasadniczo robi dokładnie to samo, co te 10 lat temu robił ten mało popularny gość. Szkoda, że już jest tak mało popularny. Sława go trochę zniszczyła. Aczkolwiek tak czy siak, jako że w tamtym czasie bardzo lubiłem tę grę z tym mało popularnym gościem, muszę jeszcze raz powiedzieć, że to jest całkiem fajne odwołanie. Tak swoją drogą, jeżeli tych potworów w grze byłoby wam za mało, istnieje jeszcze jeden, ale tego zostawmy sobie jeszcze na zupełnie odrębny film. Ale pamiętajcie, strzeżcie się... Gasa autobusa. Jezu. Gas the boss. No i tak jest w dzisiejszym fascynującym odcinku, to byłoby już na tyle. Spędziłem sobie tak kilka dni, no, kilka godzin na przestrzeni ostatnich kilku dni na rozkminianiu trochę Choo Choo Charlesa i stwierdziłem, że w sumie to jest to całkiem głęboka gra. I można z niej nagrać jeszcze kilka filmów, więc jeżeli chcecie, no to na jej temat mogę jeszcze nagrać co nieco, bo mam trochę materiału, który mógłbym omówić. Na pewno w grze jest jeszcze trochę więcej ciekawostek, jest pewien bus. Są pewne mizy tutaj, inne sekrety, o których na bank nie wiedzieliście, a poza tym można walnąć kilka teorii na temat Warrena, na temat wyspy, a także originu Charlesa. Ale o tym miejmy nadzieję, że pogadamy sobie w jakichś innych odcinkach. Jeżeli chcecie, aby kolejny odcinek z Choo Choo Charlesa pojawił się już, powiedzmy, że pojutrze, to zostawcie pod tym filmem do północy 1500 kcików w górę, a taki materiał pojawi się już pojutrze. Tymczasem, moi drodzy, zapraszam was jeszcze szybciutko na mojego Instagrama i TikToka, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, a także kciuka w górę pod tym filmem, a my słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar, miłego dziękuję wszystkim, trzymajcie się, cześć!